Wczoraj po południu w miejscowości Kolonia Piszczac znalezione zostały zwłoki 49-letniego mieszkańca tej miejscowości. Jest to w naszym powiecie pierwsza najprawdopodobniej ofiara mrozu. Tutaj oczywiście bezpośrednią przyczynę śmierci poznamy dopiero po sekcji zwłok, którą zarządzi prokurator, ale najprawdopodobniejsza jest ta wersja, że doszło do wychłodzenia. Mężczyzna został znaleziony niedaleko od swojego domu, kilkadziesiąt metrów na polu za swoją posesją, także no, rzeczywiście okoliczności takie bardzo przykre. Wiemy, że zamieszkiwał samotnie, znaleziony został wczoraj, natomiast po raz ostatni widziany był 15 grudnia, także niewykluczone, że do tej śmierci mogło dojść już kilka dni temu. W zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie mieli co najmniej około, powiedzmy, tak 10 zgłoszeń dotyczących tego typu kwestii. Są to osoby leżące, osoby gdzieś tam samotnie siedzące na ławce. Były nawet telefony dotyczące tego, że sąsiad nie może dostać się do mieszkania innego sąsiada, który mieszka sam. Prosili nas o interwencję, zdarzało się nawet interwencje strażaków. Dochodziło do wyważenia drzwi. I jak się okazało, tej osobie nic się nie stało, tylko gdzieś opuściła na jakiś czas mieszkanie, nie informując sąsiadów, więc jest ta świadomość społeczna jednak, myślę, dosyć duża. Może dzięki temu też, dzięki takim sygnałom, które my dostajemy, które dostają jakieś ośrodki pomocy gminne czy też miejskie, takich zdarzeń na razie nie było. No niestety pierwsze zdarzenie już mamy na naszym koncie. A jak reagujecie w takich sytuacjach? Za każdym razem wysyłamy oczywiście patrol policji. Policjanci po znalezieniu takiej osoby ustalają, czy jest ona tam ze swojej własnej nieprzymuszonej woli, siedzi, odpoczywa, na chwilę przysiadła na przykład, bo były takie sytuacje, że ktoś się poczuł zmęczony, usiadł na ławce, jakaś inna osoba już się tym przejęła, zmartwiła i dzwoni do nas, natomiast do niczego faktycznie złego nie doszło. Natomiast my odwozimy najczęściej do miejsca zamieszkania, jeżeli takie miejsce ktoś posiada, bo może mogą to być również osoby bezdomne. W takich sytuacjach najczęściej staramy się odwieźć do noclegowni naszej wiejskiej przy ulicy Kąpielowej. Bywają również sytuacje i teraz ze względu na te ogromne mrozy pewnie takich sytuacji będzie więcej, że takie osoby są przewożone do nas, do naszego PDOZ-u, gdzie w ciepłych warunkach i z czymś ciepłym do picia, jedzenia mogą tą noc spędzić. Bardzo zimno. Jak dzisiaj pan noc przetrwa? Co dzisiaj? To jakoś się przetrwa. Pomalutku. Ale jak? To drinks trochę i się śpi. My cały czas jako policjanci mamy w codziennych odprawach do służby przekazywane zadania dotyczące kontrolowania i reagowania natychmiastowego na takie sytuacje, w których może dojść do zagrożenia życia z powodu wychłodzenia. Dzielnicowi sprawdzają osoby samotnie mieszkające, osoby nadużywające alkoholu. W tamtym roku mieliśmy 3 przypadki wychłodzenia. W każdym z tych przypadków osoba była nietrzeźwa. Także ma to bezpośredni związek i bezpośrednie przełożenie na tą śmierć z tej, a nie z innej przyczyny. Więc takie osoby są najbardziej zagrożone. Reagujmy więc także na tych naszych sąsiadów, znajomych, którzy wiemy, że nadużywają alkoholu i mogą gdzieś tam przysiąść na chwilę przed domem, bo mieliśmy taką sytuację, że na schodach przed domem w ubiegłym roku zamarzła kobieta czekająca na swego syna. Kobieta była nietrzeźwa, więc to było naprawdę zdarzenie takie bardzo przykre i poważne. Dzwońmy na policję, dzwońmy do ośrodków pomocy społecznej, dzwońmy do gmin. Na pewno reakcja ze strony tych wszystkich instytucji będzie bardzo szybka i uda się zapobiec nieszczęściu.